Witajcie moi kochani, zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek Poczty od Widzów. Jak widzicie, jest tego naprawdę bardzo dużo, jest tego jeszcze więcej, z tym, że po prostu tutaj mi się to nie zmieściło i byłam ostatnio na poczcie, ja to wszystko pani mi przynosi, ja tak się za głowę złapam i jak ja to doniosę. Na szczęście wezwałam posiłki, pomoc i udało mi się wszystko dowieźć do domu, także biorę się za odpakowywanie rzeczy od was, zobaczymy, co tam mi przysłaliście, także zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. Za mną jeszcze jedno wielkie pudło stoi, ale może na razie je odłożymy. Wiecie, co mnie zainteresowało? Zainteresowało mnie pudełko opakowane w mapę, więc ogólnie już plusik jest za bardzo fajny pomysł, że tak jak ludzie czasami wysyłają w szary papier zapakowany, niektórzy w jakiś kolorowy, a pierwszy raz się spotykam z mapą, także otwieram i zobaczymy, co jest w środku. Okej, mamy to i otwieramy. Zobaczmy, co jest w środku. Ja tutaj widzę słodycze i ogólnie widzę jeszcze jakieś świąteczne rzeczy. Znalazłam, słuchajcie, czekoladę z Terrawity, świąteczna mleczna z Mikołajem, także będzie jedzone na pewno, tylko muszę uważać, że moje psy tego nie zjadły, żeby się nie dobrały. Uuu, Haribo pianki! Patrzcie, w kształcie takiego buta. Może zrobię ten Chubby Bunny Challenge. Dajcie znać, czy chcielibyście właśnie Chubby Bunny Challenge w moim wykonaniu. W sumie mogłabym zrobić, no problem. Widzicie, bombille tu wystają z boku, no bo świąteczne prezenty ciąg dalszy. Więc słuchajcie, ja to mam dobrze, można by powiedzieć, cały rok świąteczne prezenty. Tutaj jest jakieś opakowanie, że to rozetnę, bo nie wiem, jak to tutaj otworzyć. Czekajcie, patrzymy. O Jezu, ale coś ładnie pachnie. Ej, to są chyba jakieś herbatki. Słuchajcie, mam herbatę wiśniową, ale ładnie pachnie. Jak super, patrzymy co dalej. Takie sypane. To jest herbata czarne winogrono. Ale ładne zapachy. I to tyle. To ja tak właśnie mówię, co mi tak pachnie? A to to. I tu Skittles, oczywiście. Skittles muszą być. Gumeczki. Też ich nie mogę zabraknąć. Tutaj jest taka wariacja z przywieszką z kotkiem, czyli coś innego, co ktoś nowego wykminił. Tutaj też jakaś przywieszka, motylek. I tutaj, słuchajcie, mam jeszcze jakąś kopertę. A co w kopercie? W kopercie jest kartka wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Życzy Wiktor ze Starachowic. Dziękuję Wiktorze za super paczuszkę i pozdrawiam serdecznie. Ale mi tymi herbatami, muszę wam powiedzieć, pachnie. I biorę teraz drugą paczkę, taką fajną, kwiatową i zobaczymy, co w niej jest, bo jest dosyć ciężka, także no nie mogę się doczekać, co ja w niej znajdę, tylko muszę jakoś to otworzyć. Widzę, że mamy tu grube warstwy papieru, ale my damy radę oczywiście. Słuchajcie, dostałam czajnik. Nie, no to na pewno czajnik nie jest, bo każdy musi w coś zapakować, w jakieś pudełko. Zazwyczaj są to pudełka po butach, a dzisiaj mamy czajniczek i nie mogę tego otworzyć. Dobra, jest. Oczywiście, przepiękne wypełnienie. Czyli piękna bibuła. Uhuhu! Wariaty, wiecie co ja lubię. Cipereczki, jeszcze mamy lesiki cebulkowe, paprykowe. Kolejne paprykowe. Uhuhu, szaleństwo. O ludzie, a co to jest? Ale się przestraszyłam. Ja mówię, co to jest? A słuchajcie, to jest jakaś sól. I tu jest w środku tea light włożony, że tu się tea lighta wkłada i że to ma się jakoś palić. Ale na początku się przestraszyłam, co to mi tu stoi. O kurza mać, co my tu mamy jeszcze, słuchajcie, takie maleńkie Skittlesy. I to ich mamy dużo, raz, tam było dwa, trzy, cztery, pięć, maszerują oficery, sześć, siedem, ale fajowo, jeszcze tea light tu się kręcą do tego, wsypiemy. Chipereczki moje ukochane, kolejne chipereczki i chipereczki, ale będzie obżarstwo, słuchajcie, koniec, the end. Paczka jest od Kingi, chyba tak, Kingi, ale tu bardzo mało widać, także dziękuję ci Kinga za przepyszne chipsy i za Skittles oczywiście też. Będzie jedzone i pozdrawiam ciebie. Ajajaj. Nie, tu jest list, przecież na początku był. Oto jest rysunek od Kingi, ksywka Jurgon. Pozdro dla szkoły w Kruchowie, a szczególnie klasy szóstej, słuchajcie. I tu jest mój rysunek, czy jestem podobna?
Dobra, mam nadzieję, że już nic tutaj na głowie nie mam i lecimy z kolejną paką, z paczką różową. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś różowy był moim ulubionym kolorem, czyli ktoś tutaj dobrze trafił. W ogóle miałam kiedyś różowy pokój, teraz mam szary. I oczywiście pudełko po butach, a zaraz się dowiemy, co się w tym pudełku znajduje. Dobra, dobijam się do paki, otwieramy i proszę bardzo, wysyłamy buziaki od Ingi i Kasi, świetnie. Zanim otworzysz resztę, wysyp to na siebie, spokojnie, to nie brokat. Dzięki za info, bo jakby to był brokat, to bym go oczywiście nie wysypała, bo brokat jest tylko na koncerty, słuchajcie, także wysypuję. Nie wiem co to. Halo? Poleciało coś? Słuchajcie, to są pióra, także jestem dzisiaj ptakiem, Michał Szpak jestem. Ale wiecie, że ja później mam to sprzątnąć, kurczę. O, ja muszę was chyba tu kiedyś zaprosić do sprzątania mojego pokoju po poczcie od widzów. I wszystko opisane, słuchajcie. Co prawda nie glamdronka, ale coś równie fajnego. Biorę nożyczki, zobaczymy co to fajnego. Uwaga, jestem pszczółka Paula. Kiedyś takie coś było modne, słuchajcie. Tu powinna być moja twarz wklejona, takie dla was info. Mogłyście tak zrobić, dziewczyny. Własnoręcznie robione, kubeczek na hajs z YouTube'a, dobra. To słuchajcie, ten kubek będzie tu stał i jak ktoś hajsy prześle, ja będę wsypywała do niego pieniądze, tylko on jest taki trochę z dziurami, także no nie mogą być to grosze. Nie no, żartuję. Także tu jest mój kubek i on będzie nam tutaj towarzyszył. Włożymy sobie tutaj pszczółkę Paulę, jak wam się w ogóle moja nowa ksywka podoba, pszczółka Paula. Tutaj piękny srebrny worek i napisane szo tu mamy, szo tu mamy. Zaraz powiemy, szo powiecie co to jest. Słuchajcie, Jezu, myślałam, że to mydło, to świeczka. Takie serce, słuchajcie, serce czerwone, schowam to sobie. Kolejna sprawa, coś dla piesełów. Ciekawe, cóż to dla piesełów jest. I słuchajcie, mamy tu piłkę z krówką Mumu. Także coś czuję, że ona będzie szybko rozgryziona, ale przynajmniej będzie frajda dla psa i będzie zabawa. Także na pewno się pobawimy. Kolejne sprawy, co tutaj są. Jeśli nie możesz spać, to podłącz do gniazdka. Cóż to jest? To jest coś takiego. Czy to jest lampka? Słuchajcie, ja mam tu przedłużacz. Nie wiem, dlaczego. Można by powiedzieć, że się przygotowałam, no ale nie wiedziałam, co w środku jest. To będzie taka lampka. No, widzicie? Taka muszelka. Cóż my tu dalej mamy? Słuchajcie, mam... To jest guma do skakania. Czasem trening nie zaszkodzi. No właśnie, rozstawię krzesło i będę skakać. Skakało się, kurczę, słuchajcie, w podstawówce skakałam, na przerwach w szkole się skakało. Dostałam hajsy, właśnie, widzicie? No to już możemy do kubeczka wsypać hajsiwo. Mam nadzieję, że nie wyleci. Robimy test na żywo. Nic nie wyleciało, także będą hajsy zbierane. Nie ma problemu. Lecimy z kolejnym przesyłeczką. Kiedy jesteś zła, użyj tego. No ciekawe, co to. Co to jest? Boże, jedyny. Ja pierdzielę. To są jakieś naboje? Weźcie, ja się boję teraz. Jezu, zestresowaliście mnie. Warto by pomyśleć czasami. Kostka Rubika. Czy ogólnie układaliście kiedyś kostkę i czy udało wam się kiedyś ułożyć? Bo ja wiem, że mi się nie udało chyba nigdy ułożyć takiej kostki, ale wiem, że niektórzy ludzie są tacy, że na ślepo to układają i ogólnie się dobrze na tym znają, chciałam powiedzieć. Morska bryza. Cóż to za morska bryza? Czyli dziewczyny, wy jesteście z nadmorza, czy nie? Zaraz to przyczajemy. To jest rozgwiazda. Elo. Takie na wakacjach byłam w Chorwacji, to bardzo często tam się widywało. Kolejna sprawa, możesz je mieć na każdą pogodę. Zobaczcie, są to lizaczki zrobione z gumek, także coś nowego, kreatywnego, co mi się bardzo podoba. Jak myślisz, co tu jest? Nie mam pojęcia. Na pewno nie są to słodycze. Piesył! Patrzcie, to jest taki pieseł, jak go nazwiemy, dajcie znać. Tak on wygląda, jak będziemy nazywali nowego pieseła. Przypominam, że moje psy nazywają się Phoebe i Stella, czyli coś ładnego, pasującego do tego. I mam tutaj kopertę życzenia od Kasi i Ingi z okazji spóźnionych świąt. Glamdronka. I dalej w kopercie już nic nie ma i tak... A czekajcie, jeszcze coś w tej paczce jest. Co za przypał? Cyloczki i tak dalej. W środku mam również grosik, hajs z YouTube'a, no to nieźle. Poleciało mi, słuchajcie, kurczę, flak. Już otwieram i zostały mi dwie, trzy przesyłki. Coś małego od wielkich serc. Słuchajcie, kolejny bryloczek, tym razem truskaweczka i chyba własnoręcznie wykonana. Wygląda jak była zrobiona z modeliny, także fajnie, fajnie. Bardzo lubię kreatywne rzeczy, tyle mogę powiedzieć. Coś fajnego, aż cóż, ja to widzę, to jest chyba jakiś magnes, słuchajcie. Chyba tak,
Są takie dni, kiedy i makijaż nie pomoże. Czy to miałby być jakiś pocisk w moją stronę? I słuchajcie, i kamień. Tutaj jest jakiś podpis, słuchajcie. 10.01.2016. I ostatnia rzecz. A na dworze chłoda, a dla ciebie osłoda. No to widzicie, słodycz jakiś w końcu musiał być. Także słodycze. Dziękuję wam, dziewczyny. Naprawdę paczka pełna wrażeń. Bardzo fajnie tu się postaraliście. Nawet dla moich piesełków coś tam się znalazło. Także superowe. I chcę otworzyć taką paczkę. Ona tutaj się, słuchajcie, rozerwała. Więc podejrzewam, że tu jest jakieś ładne pudełeczko. Zobaczcie. Takie w bombille. Ja chcę zobaczyć, co tu jest. Tak mnie ona interesowała i tak czekałam na to, żeby to otworzyć. Zobaczcie, jakie to jest piękne w ogóle. No wow. Także otwieramy. Gdzie moje nożyczki? Zaginęły w akcji, kurde. Słuchajcie, od Ali dla Pauli. I dostałam tutaj fajne rzeczy, już od razu widzę. Dla piesełów kolejna rzecz. Także świetnie. Moje psy rozwalają piłkę każdą w mgnieniu oka. Także piłek tutaj co nie miara nam się zawsze przyda. Słuchajcie, dostałam żeleczki. Dla piesełów. Nie, to nie jest dla piesełów. To chyba było gdzie indziej przyklejone. To dla mnie, ja psom nie dam takich rzeczy. Słuchajcie, to są jakieś cukierki, rozpuszczalne kulki strzelające sokiem. O kurde, jakie szaleństwo. Nie jadam czegoś takiego. Mamy dalej, słuchajcie, takie fajne dziurkacze. To się przyda. Zobaczcie, tutaj jest jeden z gwiazdką. Drugi jest takim wzorkiem, drugi jest jakimś wzorkiem, no to powiem wam, że bardzo się cieszę, bo na pewno się przyda do jakichś kreatywnych projektów. Dalej mam takie maleńkie, przylepne paseczki, czyli do zaznaczenia na pewno się przydadzą, ale piękna rzecz, to jest chyba własnoręcznie zrobione. Zobaczcie, jaka ładna choinka, tak na paluszek ją nałożyłam, śliczna. Sobie ją tu postawię, piękny, świąteczny klimat i tutaj mam coś. Ale cóż to jest? Tutaj mam własnoręcznie zrobione bransoletki, tym razem nie z gumki, tylko ze sznurków w różnych, różniastych, tęczowych kolorach. Także bardzo, bardzo się cieszę. Uwaga, mam napisane tutaj, słuchaj, co mówi wkurzony ogrodnik do ogrodnika? Przesadziłeś, fajnie. I dalej coś mam do telefonu, ale co ja mam do telefonu, słuchajcie? Ja nie wiem, co mogę mieć do telefonu tutaj. Tej karteleczce. Do telefonu, słuchajcie, a wiem! To jest takie, że się wkłada, słuchajcie, tam gdzie jest dziurka na słuchawki i wkłada się coś. I tu mam taką żabulinkę malutką, ale super. O, tak to wygląda, nie wiem, czy to zobaczycie. To jest takie malutkie, że ciężko to pokazać. Ja dziękuję za śliczną paczkę i mam jeszcze jedną ostatnią. No jest naprawdę ich tutaj bardzo dużo, no ale słuchajcie, no nie mogę się powstrzymać. No jestem tak ciekawa, co to jest. Jakbym mogła, to bym siedziała tutaj godzinami i otwierała te wszystkie rzeczy. Ale wiadomo, no takie długie odcinki nie mogą być. Także patrzymy. Mamy tutaj, słuchajcie, świąteczne pudło. Także przyczajmy już, co tutaj jest. Otwieramy! Patrzcie, jeszcze cukierki nim dwa są tutaj, ja lubię te cukierki, nim dwa cukierki po prostu, muszę wam powiedzieć, że uwielbiam. Otwórz dwa, otwórz jeden, dobra, zaraz będę otworzyła, zaraz będę otwierać. I mam kartkę świąteczną z bałwankiem. Szczęśliwego nowego roku życzą twoi widzowie Zosia i Karol. Dziękuję wam, kochani, i zobaczymy, co mamy w pierwszej kopercie. Jako pierwsza mam ją otworzyć, także już patrzymy. Cóż tutaj jest? Tam mambę. Mnóstwo cukierków oczywiście. Jest tutaj, słuchajcie, liścik czy rysunek. List. Droga Paulo, to ja będę to później czytać po odcineczku. I tu jest właśnie chyba jakiś rysunek. Klam! Słuchajcie, aparat mi się wyłączył. No to co, kochani, dziękuję wam wszystkim, którzy wysłali coś do mnie, pozdrawiam was serdecznie i dziękuję i pozdrawiam również wszystkich tutaj oglądających, nawet jeśli nic nie wysłali, dziękuję wam za to, że jesteście tutaj razem ze mną i tworzycie moją wesołą glam rodzinkę. No jeżeli chcecie mi coś wysłać, to oczywiście adres do skrytki znajdziecie w opisie tego filmu i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki, pa pa!